Oto Zarya, moja stacja kosmiczna. Jak widzicie, orbituje na wysokości 500 km nad powierzchnią Ziemi. A troszeczkę wiruje, no bo jak dokowałem ostatnio Sojuzem, to nie zwolniłem tak jak należy i troszeczkę ją popchnąłem. No nic, no jak już powiedziałem, jest to moja stacja kosmiczna. Mieszkam na niej z kilkoma moimi kolegami, chociaż aktualnie jestem sam. No, jest bardzo pojemna, wygodna, wielomodułowa, także nie jest tam nam za bardzo, nie jest tam za ciasno, ani za zimno, ani na ciepło. Wodę mamy, sprzęt mamy, statki kosmiczne mamy, fundowanie z rządu też, chociaż Polska to kraj złodziei, także jestem przekonany, że połowę tej kasy zabierają nam. No nic. Ten filmik zrobiłem, bo chciałem wam pokazać, jak ta stacja wygląda od środka, jak żyjemy. W końcu Polska kiedyś musi stać się kosmiczną potęgą. Także zapraszam do środka. Naszą wędrówkę stacji zaczniemy od wizyty SDM, Shuttle Docking Module. Jest to malutki modulik, który służy do dokowania promów kosmicznych do stacji. Aktualnie no nic nie jest zadokowane, moduł jest puściutki. Poza kilkoma szafkami ze sprzętem naukowym, z czego połowa napisów jest źle napisana. Nie ma tu nic ciekawego. Dobra, idziemy dalej. Następny moduł to moduł o wdzięcznej nazwie Quant 1. Jest malutki, niezbyt ciekawy, dużo paneli, więcej półek, paczki ze sprzętem, zepsuty komputer. A, to właśnie. Za tymi drzwiami jest kibel. Wolę go nie otwierać, bo gdybym otworzył, to chyba zatrułbym się. Dobrze. No dobra. Ten moduł w tej chwili, w którym się znajdujemy, to moduł Zarya. Nazwa zabrana z ISS, no ale już trudno. Mogę powiedzieć, że jest to salon stacji kosmicznej, najważniejsza część, gdzie toczy się... gdzie toczy się nasze życie. Jak widzicie, dwa śpiwory po prawej i po lewej, ten po lewej jest mój, kilka paneli, rowerek treningowy, okienko, przez które nic nie widać, ekran, dużo paczuszek. No dobrze, idziemy dalej. To jest głębsza część Zarii, która służy jako, mogę tak powiedzieć, jako szafka, jako FGB. Jak widzicie, więcej paczuszek, więcej jakichś butelek i tym podobnych. Kilka zbiorników z tlenem i innymi gazami. O, bym zapomniał. I plakat ukochanego filmu, jak wydresować smoka. Żadna bajeczka, dajcie mi wszyscy święty spokój. Idziemy dalej. Kiedyś, kiedy nie było jeszcze tych pozostałych modułów, to tutaj było to FGB, to miejsce, gdzie składowaliśmy sprzęt, z racji tego, że to tutaj dokowały statki z zaopatrzeniem. Aktualnie to dokowanie przeniosło się w inne miejsce. Wchodzimy dalej. Jesteśmy w tej chwili w miejscu, gdzie dokowane są moduły i inne statki. Jeśli popatrzymy do góry, tam jest zadokowany jeden z Sojuzów, nie mój. Tymczasem, jeżeli pójdziemy w prawo, to pójdziemy do modułu o wdzięcznej nazwie Crystal 1, nazwa zżyna na Zmira. Nie ma tu nic ciekawego, jest to również FGB zawalony paczuszkami. Jakiś ekran telewizyjny, na którym aktualnie nic nie leci, poza jednym i tym samym. Dalej jest port dokujący, do którego zatykowany jest mój Sojuz, ten, przez którego w tej chwili mam problemy z ustawieniem stacji na pozycji. No, nic ciekawego. Dobra. Cofamy się i przechodzimy do modułu Crystal 2. No a ten jest znacznie ciekawszy, oczywiście na samym początku FGB, a dalej full wypas. Sprzęt naukowy w ogóle idealny do badań, genialnie. Jeszcze dwa śpiwory, tu normalnie śpiwą dwóch moich kolegów, tylko że aktualnie jestem sam. Nie wiem, co się z nimi stało, chyba ich prom zabrał. Mówiłem, żeby mnie zabrali. Mam już dość tej nieważkości. Więcej paneli, więcej zbiorników, ekran telewizora nie działający, nie wiem dlaczego mieli przyjść to naprawić, no nie przyszli. No dobrze, wróćmy się i w tej chwili odwiedzimy kolejny moduł, najnowszy moduł Columbus, nazwa zabrana z ISS.
będziemy musieli przejść przez tak zwany Pressurized Mating Adapter, czyli specjalny adapter, który łączy moduły o niepasujących do siebie wejściach. No mało tego, jeszcze ten adapter musiał być użyty, ponieważ Columbus zryłby nam po airlocku. No to jak przecież będę wychodził w kosmos bez airlocka? No gdzie sens, gdzie logika, jak się coś znowu zepsuje? Panel albo coś. No dobra, wchodzimy. Ciasno jak diabli. Na, już. W takim razie to jest Columbus. FGV znowu zawalony sprzętem. Laptopy po lewej stronie. Właściwie to nawet jeden niedziałający. Jest nawet okienko, przez które no nic nie widać w jego typowym stylu. Więcej paneli, innego sprzętu, którego nawet nie umiem obsługiwać. No i ciekawostka. Bezużyteczne drzwi. Nie mam pojęcia, dlaczego ktoś tu napisał exit. Może użyjemy ich, jeżeli zadokujemy w końcu do jakiejś sensownej stacji kosmicznej, a nie będziemy tak dryfować sami w przestrzeni. O! Kto się bawi moim komputerem? Przecież ja go nie włączałem. A. Na nic. Tak czy owak. Zaria, stacja kosmiczna. Dziękuję, że zechcieliście się przyglądać, jak wygląda w środku. Bardzo mi miło. Na pewno w przyszłości więcej takich stacji będzie, także uczmy się, studiujmy na kierunkach ścisłych, zmieniajmy świat. Dziękuję bardzo. Na razie.